shield generator. Siemanko. O kuraczki. Chowamy się. Ja jestem Geek. To jest Star Wars Jedi Knight 2. O, tutaj sobie coś takiego łączymy. Nie wiem, co to robi w sumie. Chyba tutaj dzięki temu do góry mogę podjechać. Jedi Outcast w VR-ze natywnie na goglach Oculus Quest, Meta Quest. To jest kolejna część misji, w której musimy uwolnić więźniów z kopalni. I co teraz? Co teraz? Teraz to ja Cię zapraszam do rzucenia lajka, suba i kliknięcia w dzwoneczek. Będzie mi niezmiernie miło. Dobra, kurczak mnie tutaj atakuje. Ja chyba... Zobaczmy. Tak. Ja sobie wtedy podjadę tutaj do góry. Dobra. Nie mogę dać im umrzeć. Dzięki, komandorze. Zaczekamy tu na ewakuację. Kyle, umocnienia na obrzeżach są zbyt silne. Musisz coś zrobić z tymi działami jonowymi. Dobra. To jest za słabe. Zbierajmy sobie tylko giwerki, żeby mieć pocisków odpowiednio dużo. Pamiętam, że tutaj te zawsze się troszeczkę męczyłem na wyższych poziomach. Ciężko było, ciężko jednak było. Surprise! Dobra, zamknięte. Żadnego klucza? A że wcale nie jesteście w sumie podobnie jak i ja. Ciało jonowe. O, tu jest jeszcze typuś. Aha, dobra. Robi wrażenie, wyjadę ten kurak. Pamiętam, że on był bardziej fuksem. Skorzystajmy, pyk. Dobra.
gotowa! Tu wtedy czasami jest się po prostu na hita. Pójdziemy sobie tutaj. Chciałeś mnie zaskoczyć. Nie widzę kuraka. No nieważne. Już nie pamiętam. Dobra, stąd już będę mógł kuraka ściągnąć. Ty, co ty masz za głowę, kurde chłopie? A że był tyłem do mnie? Walka na całego, panie. A ty się pytasz, czy coś było słyszane. Troszeczkę wysoko. Ale ja. Dobra, przeskoczymy. Chyba. Ja już gdzieś tam mnie nie zapomniał. Sprawdźmy godzinę, tylko czas. Okej. To jest zamknięte. Dobra, chodźmy, chodźmy. Nigdy tego nie otworzę. Dobra, jak nie otworzysz, to nie otworzysz. Zaskoczymy, nie chcę mi się czekać na tą... Hipopotam! Okej. Ja się tutaj tylko podbieram. Potrzebujesz klucza. No niby jakiś ten, złapałem, ale może ten jeszcze ma. Tak. Przy ręce miał. Republikańskie ścierwo!
czy ty byłeś tutaj? No i widzisz. Dobra. Wyłączyliśmy. Kyle, jeszcze nie mogę lądować. Działa jonowe wciąż pracują. Musisz je zniszczyć. Osłony żeśmy wzięli i... Nie ruszaj się! Gdzie ty chciałeś uciec? Przede mną? Czekajcie, teraz bym mógł wejść. Nigdy tego nie otworzył. A, to chyba nie było tak. Byłoby za dobrze. Okej, wszystko załatwione. Dzięki, komandorze. Lecimy po więźniów. Dobra robota, Kyle. Wyląduję w tym małym kanionie. Do zobaczenia. No dobra. W tym małym kanionie. A gdzież, że jest mały kanion? Czy teraz mam drałować tyle czasu? Znaczy tyle drogi? Sobie zapiszmy tą grę. Po nich podlecieli. Transportowcem. A ta myśliwcem jakimś maleńkim chyba. To co kojarzę, nie chce do mnie podlecieć. Koleżanka! Wskoczyłem. Ty, nie mam pojęcia, gdzie mam iść. No serio. Ona gdzieś tam, nie? Wylądowała. To, co kojarzę i widziałem. Sobie szybko wczytam, żeby nie drałować znowu. I właśnie to jest to. W takich banalnych wręcz sytuacjach, kiedy w sumie kwestia zakończenia misji, a ja nie mam pojęcia. Nie ruszaj się. Aha, miałem wrócić, ale skąd miałem wiedzieć, że muszę iść w tą stronę? Nie? Bez komentarza. Thank you.
mały problem. Hej! Jen? Kyle, chodź tu! Co jest? Dzień dla ciebie, mistrzu Desan. Dobra robota, Tavion. Zamknij ją w ładowni i przygotuj do operacji. Kawał zika. W tej chwili, mistrzu. Wy zapewne nie widzicie. Rozwal ich, Kyle. Czy nie czujecie tego? Kyle? Kyle Katarn? Ten legendarny bohater, który zabił Jereka w Dolinie Jedi? Wyglądasz co najwyżej na pastucha. A ty wyglądasz jak przerośnięta kawakiańska małpo-jaszczurka. Pozory widać mylą. A teraz ją wypuść. Chcesz ją odzyskać? Chodź i weź ją sobie. A, sitowe nasienie. Uciekasz jak tchórz? Na darmo się starasz. Uciekaj, Katarn! Nie wiem, czy on ma mnie tu pokonać. Uciekaj, Katarn! Ty czemu ucieka z pola bitwy? Uciekaj, Katarn! Cóż za żałosna próba! Dość już tej farsy. Żałosny jesteś, Katarn. Gdybyś był Jedi Bożej, mógłbyś okazać się godnym rywalem, ale bez potęgi mocy jesteś tak wielkim zerem, że nawet nie chce mi się ciebie zabijać. Może twoja kobieta jest ulepiona z lepszej gliny, słabsza niż ci koleniści, na pewno się nie okaże. Nie waż się jej tchnąć. Po namyśle, Tavion. Zabiją. Kyle! Jen! Chcesz godnego siebie rywala? Ja ci dam godnego rywala. To jest ten moment, kiedy chyba już będziemy mogli się poćwiczyć w walce z mieczem. Co ty wyprawiasz, Kyle? Nie próbuj mnie od tego odwieść, ojcze. Potrzebuję mocy Doliny Jedi i to teraz. Naprawdę wierzysz, że ta siła złagodzi twój ból? Albo że będziesz w stanie bezpiecznie dzierżyć moc, choć w sercu czujesz gniew? Jen nie żyje. Gniew to wszystko, co mi pozostało. Gniew i zemsta.
Myślisz, że chciałaby, byś w ten sposób uczcił jej pamięć? Gniewem i chęcią zemsty? Nie. Zatem zapamiętaj ją taką, jaką była. Niech moc będzie z tobą. Jak dotąd jej to nie wychodzi? Zapomniałem, jak to jest. Czasem znów się przyzwyczaisz. Co teraz zrobisz? Znajdę Desana, ale najpierw muszę odzyskać coś, co kiedyś odrzuciłem. Cóż, chyba teraz już powoli zacznie się zabawa. W końcu! Miecz świetlny. Twój plan zadziałał. Fajnie widać te. Tak, Davion. Wszelkie sztuczki devów. Doprowadziła go do szaleństwa i odkryła przed nami położenie Doliny Jedi. Daj znać admirałowi Fajarowi i przygotuj oddziały. Sztuczki optymalizacyjne. Tego po prostu na nie widać w trakcie oglądania scenek i tak dalej. Tu już jest render. Takie wcześniej widziałem, że ja widzę jakościowo, że to jest render pikselowy i tak dalej. Natomiast jak wy na ograniu to oglądacie, to tak za dużej różnicy nie ma. Jedi. Mistrz Skywalker czeka na pana na górze. Dzięki. Chyba sam trafię. Dobra, jestem Geek, to jest Jedi Knight 2, Jedi Outcast. W VR-ze, w beta Early Access modzie od teamu Dr. Beefa. Cóż, w następnym odcinku spotkamy się ze Skywalkerem. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Jeżeli podobał ci się film, nie zasnąłeś, to możesz wrzucić lajka, suba oraz kliknąć dzwoneczek. Do zobaczenia, hej.